Dzień dobry, zapraszamy serdecznie do naszej świetlicy. Razem z Nikolą postaramy się opowiedzieć wszystko o tym, co tu się dzieje. Znajdujemy się tutaj na rogu Szwedzkiej i Stalowej. Dokładnie. Tu spędzają czas nasze młodsze dzieci, które chodzą do klas 1-3. Co wy tu robicie? Bawimy się i odrobiamy lekcje. Widzimy kawalera, który nie jest zbytnio zachwycony tym, że musi robić lekcje. Dzień dobry. Dzień dobry. A z czego te lekcje odrabiasz? Polski. Zaproszenie na imprezę. Od 17 do 6. Przestrzenie są dostosowane do potrzeb dzieci. Generalnie jest tu mnóstwo zabawek, różnych pomocy dydaktycznych. Jest dosyć kolorowo i przytulnie. Mamy komputery, telewizory. Oczywiście mamy dwie piękne kuchnie, ponieważ nasze dzieci oprócz odrabiania lekcji, zabawy, kochają jeść, ale też kochają gotować. Tu dziewczyny pomiędzy chyba jakąś geografią, przyrodą, nie, to matematyka, układają pysle. Obok znajduje się taka przestrzeń typowo do zabawy z wykładziną, ale też i nie do zabawy, ponieważ nasza placówka jest placówką specjalistyczną. I tu tak jest bardzo przyjemnie, tak lepiej niż w domu. No, więcej koleżanek i jest tu przyjemnie po prostu. I to jest takie miejsce, że po szkole pierwsze kroki tutaj, a potem do domu, tak? Tak. A jaki jest twój dom? Też taki kolorowy? No, niezbyt. Tak. Do mnie już było? No właśnie, musimy kogoś podać jednak. Zaczęło się od wspólnego wyjazdu z dzieciakami z Pragi. Ja wcześniej byłem animatorem ministranckim, no a potem jakoś człowiek poszedł na studia, na psychologię i odezwał się znajomy ksiądz, który został na Pradze. Ksiądz Edward został proboszczem w parafii na Pradze, na Wileńskiej. No i zadzwonił z takim pomysłem, czy nie chciałbym zebrać ekipy i zorganizować wyjazdu na święta wielkanocne dla dzieciaków. Pomyślałem, że w sumie dobry pomysł. Pojechaliśmy 7 kwietnia, o ile dobrze pamiętam, 95 roku na taki 10-dniowy wyjazd do Rzepisk. Po tym wyjeździe, wracając w pociągu, powstał taki pomysł, wyszedł od dzieciaków, czy by się nie można dalej spotykać. Pomyśleliśmy, że to w sumie dobry pomysł. I tak to się zaczęło odbywać najpierw raz na 2 tygodnie, potem raz na tydzień w soboty, potem już było 3 razy w tygodniu, aż doszliśmy do 7 spotkań w tygodniu. Ja nie wiem, do kogo ona była bardziej adresowana, bo wtedy to myśleliśmy, że dla dzieciaków i że do dzieciaków, ale tak naprawdę patrząc z perspektywy, to myślę sobie, że my więcej, jeśli nie, znaczy no przynajmniej tyle samo wynieśliśmy z tego spotykania się i uczenia się. Myśmy tak naprawdę na studiach dostawali czystą teorię, a tu mieliśmy realnych ludzi, realne relacje, i mogliśmy realizować pomysły, które wydawały nam się najlepsze, najciekawsze, najbardziej wnoszące. No a też przy okazji sami się uczyliśmy tego, jak docierać do ludzi w trudnych sytuacjach, jak pomagać tym, którzy mają podgórkę i to czasem bardzo mocno podgórkę. Ta Praga wtedy była inna niż teraz. Teraz bardzo dużo się zmieniło. Wtedy to pamiętajmy, że na Stalowej 3 kamienice miały centralne ogrzewanie, reszta to się paliło węglem, to się podciągało prąd na lewo, no bo oczywiście, żeby zapłacić za prąd do ogrzewania mieszkania, to było ciężko. To były kamienice, jak Roman Polański kręcił Pianistę, to na Stalowej nie potrzebował Alan Starski zbyt wielu dekoracji robić, bo powiesili tylko tabliczki z nazwami sklepów, dorobili plombę tam, gdzie była dziura pomiędzy kamienicami, no i na środku postawili mur z drutem kolczastym i w zasadzie mieliśmy już teren getta. Teraz już tak łatwo by nie poszło, wiele kamienic jest odnowionych, wtedy nie były, bo po wojnie ta część Pragi była mało zniszczona, wobec czego pomijano ją we wszystkich planach remontowych, inwestowano w nowe dzielnice, no i dopiero rewitalizacja przyniosła zmianę podejścia. Toalety wspólne na korytarzu, obszczane klatki, niebezpieczne bramy, to była tak naprawdę codzienność. Mieszkam na ulicy Wileńskiej. Mieszkam tam ponad 10 lat. Jestem przyzwyczajona do tamtego miejsca. Bardzo lubię to miejsce, no i podoba mi się tam. U mnie na klasce
również cała większość to jest Menele. Mieszka chyba najgorszy blok na świecie, cały blok Meneli. Teraz oczywiście już ta kamienica tak nie wygląda, natomiast kiedyś, no to tak jak to widać na filmie, poobdzierana farba, brudno, zdewastowana cała klatka, nieremontowana pewnie z kilkadziesiąt lat. No i właśnie nawet widać tam było zlewy na korytarzu. I Ania była jedną z waszych podopiecznych. Tak, Ania była właśnie jedną z wychowanek serduszka. Do świetlicy trafiłam przez mojego starszego brata, który uczęszczał do serduszka. W sumie miałam wtedy z 5 lub 6 lat, czyli to bardzo wcześnie się zaczęło. Do świetlicy przychodziłam po szkole. Zazwyczaj spędzaliśmy tam czas, który był poświęcony jakby na odrabianiu lekcji, w sumie na zabawie, na rozrywce, na przygotowywaniu posiłków dla wszystkich, na wspólnej modlitwie, co było też dla mnie wtedy wielką frajdą, bo u mnie w domu przed posiłkiem nie było modlitw, a my zawsze w świetlicy mieliśmy, śpiewaliśmy zawsze taką piosenkę, gdzie po prostu to utkwiło gdzieś tam w pamięci. Smacznego, smacznego życzymy wam. A niech wam smakuje, w żołądkach się psuje, smacznego, smacznego życzymy wam, niam, 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 niam. I właśnie to niam, niam zawsze największą radość w nas wszystkich budziło. No ale tak, ale świetlica tak naprawdę była takim odłamem, który jakby był codzienności tym, co się działo na podwórku. Nie ukrywam, że to dawało mi dużą swobodę, jeśli chodzi o to, że tata wychowywał mnie sam. Dużo czasu poświęcał tak na pracę, gdzie wychodził rano, wracał wieczorem, więc też nie mógł poświęcać tej uwagi, opieki nade mną. No i oddał mnie trochę tak jakby w serce tam wychowawców, serduszka właśnie, bo wiedział, że i zjem posiłek i że odrobię lekcje, że nie będę, jak to się mówi przysłowiowo, szlajać się po ulicach i nie wiadomo co wyczyniać. Serduszko taką dawało opiekę, taką można powiedzieć trochę rodzicielską. Jak były problemy w szkole, wychowawcy chodzili na rozmowy nieraz, jak to się mówi, broniąc nas, rozmawiając z dyrektorami czy nauczycielami, żeby tam, no może coś jeszcze zróbmy. No i głównie ta zabawa, ta rozrywka, którą tam mieliśmy, bo na tamte czasy, no nie każdy posiadał też komputer w domu. Więc w sumie to było takie w sumie oderwanie się od tego, co jest na podwórku, tam spędzanie czasu. No i też fajne było to, że akurat pilnowali tego, żebyśmy my chodzili do szkoły, żebyśmy jej nie olewali. Wtedy były rozmowy, nie możesz przychodzić. Więc to tak jakby też motywowało do działania tego, że muszę w szkole dać siebie też dużo, tak 100%, żeby w klubie móc być, żeby uczęszczać. No, uczyli mnie bardzo wielu rzeczy. Tym bardziej szacunku do drugiego człowieka. Za to w sumie jestem bardzo im wdzięczna. Dzieci są z bardzo różnych rodzin. Rodziny mają różne potrzeby. Czasem są to potrzeby związane z trudnościami wychowawczymi. Czasem są to potrzeby związane z trudnościami edukacyjnymi. Czasem jest to związane po prostu z tym, żeby dzieciaki gdzieś nie biegały po ulicach, tylko miały taką szansę na sensowne spędzanie czasu. Troszkę jesteśmy po to, żeby wyrównywać te szanse. Staramy się to robić poprzez różnego rodzaju aktywności, czyli od takich podstawowych rzeczy, czyli edukacja, takie wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, po rozwój taki ogólny, czyli różnego rodzaju warsztaty, wyjścia tematyczne, wyjazdy. Zależy nam, żeby te nasze dzieci miały taką bardzo szeroką perspektywę patrzenia na świat. 100 mm, tak, ale który nie jest równy, czyli A będzie poprawną odpowiedzią, B będzie poprawną, a czemu nie? 100 mm to jest ile centymetrów? 10. Czyli też poprawna. 110 mm? Nie. Nie? Jestem w pierwszej klasie liceum na profilu biologiczno-chemicznym. Chcę wiązać moją przyszłość właśnie z medycyną i chemię zawsze jakoś tak łatwo przyswajałam, a biologia po prostu sprawiała mi przyjemność uczenie się jej. Tylko ja naprawdę siadałam do tej książki i po prostu uczyłam się tego, bo chciałam. Mogę spędzić tutaj jakby swój wolny czas, zamiast po prostu siedzieć w domu, się nudzić, albo na przykład leżeć i nie wiedzieć, co ze sobą po prostu zrobić, to mogę tutaj na przykład właśnie zamiast tego porozmawiać z rówieśnikami. Jakby wiadomo, że zawsze, jeżeli jest jakiś problem, też zawsze właśnie wychowawcy starają się w jakiś sposób pomóc, czy to właśnie coś się dzieje w szkole, czy
prywatnie bardziej. Generalnie świetlica jest takim miejscem, gdzie dzieci spędzają czas po lekcjach. W związku z czym po tych lekcjach, no wiadomo, siedzą w szkole od godziny 8 do godziny 16 bardzo często, więc musimy zadbać jakby o taki całokształt, żeby z nimi wspólnie jakby zrobić a. lekcje, b. wesprzeć w jakiś sposób terapeutyczny, właśnie relacyjny, ale są też inne rzeczy, no jakby rozwój zainteresowań, umiejętności przeróżnych, bo dzieciaki mają też różne pasje i ciekawe są w ogóle świata, no ale też takie podstawowe rzeczy, jak wspólne przygotowanie posiłków w domach, no to jakby w momencie, kiedy rodzic odbiera dziecko ze szkoły, albo sam gotuje, albo też uczy dziecko. No my wychodzimy z założenia, że chcemy dać dzieciom takie możliwości i umiejętności, które w dorosłym życiu będą im przydatne. Więc jakby wspólnie z nimi gotujemy. W naszej świetlicy są dwa olbrzymie blaty granitowe, na których jest taka możliwość, żeby swobodnie te posiłki przyrządzić. Zwracamy bardzo na to uwagę, bo głodne dziecko to dziecko, które nie myśli o tym, żeby cokolwiek innego robić, tylko myśli o tym, by zjeść. No, głodny dorosły robi dokładnie to samo. A my jeszcze chcemy, żeby nasze dzieci właśnie uczyły się, jak samemu później taki posiłek przygotować. Muszę przyznać, że jakby pandemia dała nam do zrozumienia to, że robimy dobre rzeczy w takiej kategorii kondycji psychicznej naszych dzieci, ponieważ po pandemii jak dostawaliśmy informacje ze szkół na przykład, że te dzieci, które nie były objęte taką pomocą jak nasza, bardzo często gdzieś tam popadały w różne stany depresyjne, lękowe, walczyły z samotnością. A nasze dzieci, które były cały czas w relacji z dorosłym z placówki, ze świetlicy, ze swoim wychowawcą, którym organizowaliśmy różne czaty na grupach, z którymi byliśmy w kontakcie telefonicznym, bardzo, naprawdę bardzo delikatnie przeszły tą pandemię. Nie odczuły tych skutków. I to pokazuje, że jakby jesteśmy bardzo ważni. No przychodzili się, zamieszkali w okolicy, no bo taka jest natura tego typu miejsc, że przychodzi się z najbliższej okolicy, czyli Stalowa, czyli Wileńska, Konopacka, Równa Mała. Jakie dzieciaki miały problemy? No to był pełny przekrój tego, co wtedy w latach 90. było. No, spędzanie czasu na ulicy, szukanie wrażeń, trudności w komunikacji z rodzicami, bieda, bezrobocie, uzależnienie od alkoholu. To są wszystko rzeczy, które w kontekście tej Pragi wydawały się no, takie trochę przerażające, ale one tak naprawdę istnieją wszędzie. Jak pojedziemy do miasteczka Wilanów, to ja nie wiem, czy tam jest mniejsza czy większa przemoc niż w tych rejonach, które są uważane za właśnie takie rezerwaty problemów różnych, tylko ona tam wygląda inaczej i odbywa się w białych rękawiczkach. I przede wszystkim, jeśli chodzi o relacje i komunikację dzieciaków z rodzicami, rodziców z dzieciakami. Czy to jest Praga, czy to jest Wilanów, czy to jest Mokotów, czy jakakolwiek inna dzielnica, to te problemy są takie same, tylko trochę tło jest inne. Dla dziecka cały świat jest tym, co jest wokół niego, a nie tym, co jest w ogóle obiektywnie. Myśmy z dzieciakami wymyślali różne rzeczy i je realizowali. Czasem sami nie mieliśmy pojęcia, czy to się uda, czy to się nie uda. Jak mieliśmy pomysł, żeby zacząć robić filmy i zaczęliśmy je robić, to wymyśliliśmy festiwal filmowy, który do dzisiaj funkcjonuje. Najbliższa edycja będzie w Terminalu Kultury. Festiwal dla młodzieży do lat 18, po to, żeby te filmy pokazywać, żeby one miały taką oprawę, jaką powinny mieć. No, wtedy nie było takich telefonów, którymi można było zrobić profesjonalny film. No, teraz już kinowe filmy nawet powstawały przecież na iPhone'ach. Natomiast wtedy korzystaliśmy z taśmy. To był też taki sposób pokazywania dzieciakom i uczenia tak naprawdę umiejętności społecznej. Teraz pójdziemy na drugie piętro. Pokażę, jak mieszkają niektórzy ludzie. Tutaj mieszka taka pani. Pani pije dużo alkoholu. Ma męża. Ten pan też pije. Nieraz policja przyjeżdżała, bo tutaj ten pan bił panią. Nieraz też ta pani chodziła na schodach, spała, albo tutaj na wycieraczce.
trzeba było nad tym myśleć. I to była taka właśnie nauka, która nie tylko pozwalała wychodzić do ludzi, przełamywać pewne opory, ale też powstawał produkt, który można było pokazać. Pan nie pije dużo alkoholu, ma męża, ten pan też pije. Teraz policja przyjeżdża, bo tutaj ten pan bił panią. Ja do zajęć filmowych, można powiedzieć, że trafiłam przypadkowo. Dlatego, że nie łapałam się po prostu wiekowo. No i tam pojawiłam się na tych zajęciach. Były zupełnie inne plany co do mojego filmu, bo miałam nagrywać romskie rodziny. Ale oni zrezygnowali, nie chcieli. I wymyśliłam sobie wtedy, że nagram swoje podwórko, swoje takie codzienne życie, mojego tatę. I wszystko, co się dzieje na tym podwórku, no nie okłamujmy się, w tamtych czasach Praga tętniła życiem. Ci ludzie tak naprawdę byli na podwórkach. Wpaść tam z kamerą i cokolwiek fajnego złapać, nie był to problem. No i szczerze mówiąc, Wileńską nagrałam. Jeździliśmy na różne wyjazdy filmowe. To było oglądane, ale też nie miałam jakby za to żadnych nagród, co było dla mnie też wielkim bólem. Patrząc, że tam inni dostają nagrody, dla mnie było to trochę niefajne, bo zależało mi za każdym razem na tych festiwalach, żeby coś tam ugrać. I doszło do momentu, kiedy Jarek właśnie mój film posłał na młodzieżowy festiwal filmowy w kinie Pracha. No i wtedy stało się tak naprawdę przełomowy moment, dlatego że ja swoim filmem Wileńską 43 zdobyłam trzy nagrody, które były do zdobycia. To było i dla mojego taty, który widziałam wtedy, pękał z dumy, i jak dla mnie wielkim szokiem. I dla mnie było tym zaskoczeniem, że tutaj nagroda publiczności, że wywołali moje imię, nazwisko. Nagroda główna, nagroda pierwsza za film dokumentalny. I no i wtedy to trochę otworzyło drzwi na inne doznania, dlatego że zainteresowała się mną telewizja, gazeta. Miałam możliwość spotkania tak naprawdę ludzi, których bym nie miała możliwości spotkania. Jest to na przykład Dorota Stalińska. Boom. Robiło w moim życiu. Byliśmy z dzieciakami, robiąc filmy o kibicach na Białorusi. Byliśmy w Rzymie, we Włoszech. Byliśmy w Serbii. Byliśmy w Doniecku przed Euro 2012. Że pojedziemy w 2001 roku autokarem z dzieciakami na Krym. I tam będziemy ponad 3 tygodnie funkcjonować, robiąc wszystko sami. To znaczy dzieciaki gotowały, sprzątały, robiły zakupy. No i przełamywanie takich właśnie rzeczy, które nawet nam się wydawały nieosiągalne, to były takie, myślę, kamienie milowe, które nam pokazywały, że to nie jest prawda, że chcieć to móc albo można wszystko. Natomiast bardzo dużo można wtedy, kiedy robi się to w grupie i wtedy, kiedy po prostu się próbuje, bo jak się nie próbuje, to na pewno się nie uda. A jak się próbuje, to jest duża szansa, że się uda. Tak. Do mnie już było? No właśnie, musimy kogoś podać znak. Mhm. 5,75, nowy rekord Polski, rekord igrzysk, ale chyba będzie wyżej. Bo rekord świata należy do Uvion i wynosi 5,77. Jeśli chodzi o radio, no to też jest trochę takie magiczne pudełko, które pozwala wyczarować w sumie to niewielkim nakładem środków, bo nagranie dźwięku jest na pewno łatwiejsze i zmontowanie niż nagranie dźwięku i obrazu, a działa na wyobraźnię. No, w przypadku radia też tak jest. No, z takich moich ulubionych fragmentów aktywności z dzieciakami przy radiu to przychodzi mi wywiad z Bohdanem Tomaszewskim, kiedy na pytanie, kim jest, odpowiada, no myślę, że jestem człowiekiem sportu. I mówi takie zdanie, że jego zawsze interesowało nie tylko to, kto wygrał, ale ten, kto przegrał, jak, co on robi z tą przegraną, jak on to przeżywa, jak on to przetwarza w sobie. Ludzie bardzo często na zasadzie psychologii tłumu patrzą w jedną stronę, a nie patrzą właśnie tam, gdzie dzieją się też fascynujące i ciekawe rzeczy. Tomaszewski mówi się zawsze, że on nie mówił tego, co się dzieje naprawdę, tylko jak sobie wyobraża sport. Jak to się dzieje według jego wyobraźni, a nie to, jak się dzieje naprawdę. I nie miało znaczenia, jak się dzieje. A co tak ładnie pachnie? Co robicie? A co będzie na obiad? Kotlety i ziemniaki.
Teraz przygotowujemy, bo były wczoraj robione. Starszaki na starszakach tutaj, a my tam mamy na malucha w kuchni. Tu jest restauracja 5 gwiazdek. Tu jest taki drogi kuklet i ziemniakami. To jest tylko 3 złote. Z moich czasów, kiedy ja dorastałem w latach 80-tych, 90-tych, 90% naszych rodziców, z którymi ja dorastałem osobami, nie było stać na wielu rzeczy. To, że w moim domu akurat była szynka na kanapce, świeża na przykład sałata i świeża bułka, nie oznacza, że u moich kolegów ta sałata też była. Nie było. Świetlica nauczyła nas dzielić się tą właśnie kanapką. Świetlica pokazywała nam, że nieważne, co mamy w domach, w tej świetlicy jesteśmy sobie równi. Nieważne, czy któryś z naszych rodziców lepiej zarabiał, a któryś mniej, w świetlicy byliśmy traktowani tak samo. I to było bardzo fajne. Nie było patrzenia, kto jest z lepszego domu, kto jest z gorszego. Kto jest z pełnej rodziny, a kto z niepełnej. Tam czegoś takiego nie było. I dzięki właśnie takiemu, że nie było żadnych podziałów, że każdy nas traktował równo, potrafiliśmy się w jakiś sposób nauczyć tego, jak to teraz żyć, jak z tym teraz żyć. Świetlica dała mi bardzo duże zaplecze, czy emocjonalne i poukładanie w głowie pewnych rzeczy. Między innymi nawet to, że nie stoczyłem się, nie jestem karany, nie jestem na przykład ćpunem. Idę sobie dumnie, czysto, tak jak potrzeba, że nie wyrosłem na jakąś patologię, nie stoczyłem się. To mi dała właśnie świetlica. Oni mi pokazywali jakby palcem, zobacz, jaki możesz być, jeżeli będziesz pracował, jeżeli będziesz uczciwy, jeżeli będziesz fair, i zobacz, jakie fajne ma rzeczy. I pojechałem, ruszyłem z nimi. No, 12 lat, cały czas świetlica i cały czas serduszko, czuć serce, cały czas, aż wzrusza. I to jest bardzo fajne, że oni przez tyle lat dali tym dzieciakom nadzieję lepszego jutra. Serce, które Ola czy Jarek włożyli, czy teraz inni wychowawcy, to byli wychowawcy, którzy z nami pracowali, z nami jakby dorastali. Przychodziło się do nich właśnie w trudnych chwilach, w lepszych. Kiedyś ktoś do mnie, ja też do nich. Tak jakoś to wyglądało życie nasze. Zruszyłem się, bo to były naprawdę super, dobrze spędzone 4 lata jakby młodości i 12 lat właśnie wolontariatu. To był mój dobry czas. Aż się łezka kręci wokół. To był super czas, to był taki fajny, no naprawdę fajny czas. Do mnie już było? No właśnie, musimy kogoś podać jednak. My działamy z sercem i działamy z zaangażowaniem i myślę sobie, że to, co jest dla mnie najważniejsze i dla ludzi tu, to to, że my jesteśmy otwarci. Otwarci na bardzo, bardzo. Naszą misją jest wspieranie ludzi w rozwoju. I wydaje mi się, że my tę misję robimy dobrze. Sama nazwa Serduszko dla Dzieci trochę nie oddaje tej misji, bo ona jest szersza niż dzieci, no bo ludzie to i dzieci, i dorośli. Ważne jest to, żeby pokazywać takie drogi, takie możliwości, aby ci nasi podopieczni w różnym wieku mogli z nich korzystać, brać dla siebie jak najwięcej i się rozwijać. Ja teraz jestem mamą, ale przez długi czas mamą nie byłam. Nie miałam swoich dzieci. 10 lat pracowałam w serduszku i dzieci były serduszkowe, jak moje dzieci. I teraz, kiedy widzę te dzieciaki jako dorosłych ludzi, bo większość moich wychowanków, kiedy byłam wychowawcą, to są już dorośli ludzie, oni pracują. Oni mają swoje rodziny i widzę, na jak fajnych ludzi wyrośli. I myślę sobie, że tak, to jest najważniejszy kawałek. Ta satysfakcja po latach z tego, że nie dzięki nam, tylko dzięki temu, że oni byli gotowi różne rzeczy wziąć i zrobić ze swoim życiem i oni to zrobili. Ja jestem z nich dumna. Dzięki wam nadal mam siłę robić to, co robię. I myślę sobie, że większość organizacji, większość ludzi, którzy w organizacjach pracują, właśnie z tej dumy czerpią siłę. To jest moja siła, moje dzieciaki.